8 sierpnia w trakcie konferencji prasowej burmistrz Nowogardu Robert Czapla oficjalnie rozpoczął program dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ostatnim czasie uruchomiliśmy szereg programów ekologicznych, tak aby kompleksowo zadbać o środowisko naturalne, o przyrodę, no i pośrednio również o nasz komfort życia, a także zdrowie i dobre samopoczucie. Od wielu lat w Nowogardzie odbywa się Festiwal Filmów Ekologicznych, już międzynarodowy. Ja przypomnę, on jest biennalem organizowany co 2 lata. I również urząd wpisuje się jak gdyby swoimi programami w działania ekologiczne, proekologiczne na rzecz czystego środowiska. W zeszłym roku uruchomiliśmy program Sadzimy Drzewa. I dzięki temu programowi posadziliśmy wiele drzew, krzewów w jednym sołectwie, nawet aleje drzew owocowych zrobiliśmy, która nawiązuje do starych czasów, jak to kiedyś w sołectwach bywało. Ten program jest dalej aktywny i mieszkańcy zgłaszają nam swoje potrzeby. W ostatnim czasie uruchomiliśmy również program wymiany tak zwanych śmieciuchów na właśnie piece ekologiczne. Program cieszy się dość sporą popularnością. I dzisiaj chcielibyśmy uruchomić razem z Państwem i za Waszym pośrednictwem, jeśli pozwolicie, kolejny komponent naszej dbałości o środowisko. Mianowicie chcielibyśmy uruchomić dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Proponujemy dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków w wysokości 4,5 tysiąca złotych dla indywidualnej obsługującej jeden budynek mieszkalny, natomiast może być sytuacja taka, że ktoś sobie wybuduje oczyszczalnię ścieków i sąsiad też będzie chciał się włączyć, no bo możliwości będą techniczne, biologiczne te oczyszczalnie ścieków, no i tutaj są dodatkowe środki w wysokości tego 1000 dla dodatkowych rodzin, które chciałyby się włączyć do danej oczyszczalni ścieków. Jak skorzystać z tych pieniędzy? Ano bardzo prosto. Na początku chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa, ale też również dotrzeć z takimi ulotkami, plakatami do mieszkańców, gdzie cały proces pozyskania tych pieniędzy jest tutaj opisany krok po kroku, czyli prowadzimy obywatela krok po kroku. Pierwszą rzeczą jest to, że mieszkaniec składa wniosek o zaopiniowanie uzyskania takiej dotacji. Krótko mówiąc, pan Jan Kowalski składa wniosek, chciałbym mieć taką oczyszczalnię ścieków, czy dostanę na ten cel pieniądze. Odpowiednia komisja pod przewodnictwem pani Agnieszki Warkalewicz jedzie w teren zobaczyć, czy faktycznie ten pan Kowalski nie jest podłączony już do kanalizacji sanitarnej, czy nie ma tam możliwości połączenia się do tej rury sanitarnej, która jest jak gdyby tym priorytetem. Jeżeli nie ma, jeżeli ten teren jest wystarczający, gdzie pan Kowalski może rozłożyć przydomową oczyszczalnię ścieków, to my wydajemy taką pozytywną opinię w tym zakresie panu Kowalskiemu, że tak, w związku z tym, że zrobiliśmy wizję lokalną, znamy pana uwarunkowania nasze i terenu, wyrażamy zgodę na dofinansowanie tego projektu. Po czym pan Kowalski przeprowadza we własnym zakresie pełen proces inwestycyjny i jak go zakończy, to przychodzi do nas z wnioskiem i z fakturą, która potwierdza, że tą oczyszczalnię ścieków zakupił, no bo pieniądze są na zakup. Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie do 75% udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni.